Cześć ludziska, z tej strony Fabci, witam was bardzo serdecznie w kontynuacji poprzedniego odcinka z gry Darkness 2. Jesteśmy w tym takim dziwnym pokoiku, czyli to jest jakiś psychiatryk, tak jak już wcześniej wam mówiłem. Where I am. Ready? I don't understand what's happening. Is this hell? Okay, that's a new one. This is the darkness, isn't it? It's some kind of trick. Come on, Jackie, don't start talking about that stuff again, okay? The darkness isn't real. It's just in your mind. What? I'm sorry, but I know you get confused by all this. These bad dreams are a part of being sick. You gotta help us get you well again. I'll tell you what. You go by the dispensary before breakfast and I'll tell the doc you had a good night. No, więc cała ta historia to możliwe, że będzie taki jeden wielki fake, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Tego przecież zabiliśmy. Przynajmniej w tym... No, poświęciliśmy tego za... tego tam. No więc... Teraz pytanie. Kurczę, widzę to takie przerywanie, ale to nie jest zależne ode mnie. O, tutaj jakieś narkotyki. Okno? Okno na świat. Czy tak jakby... Gdzie mam w ogóle iść? Gdzieś tam. Dobra, to zamiast... Tu nie mam z tą porozmawiać, nie? Frank? Dr. James is looking for you. He wants to talk to you. It's okay, you're not in any trouble. Just go see him in his office. All right, so let me get this straight. No dobra, no. Idźmy. Będzie problem z głowy. Edward. Jimmy, Jackie, come on in. I'd hoped I'd see you this morning. Please, have a seat. Now I know this ain't real. No fucking way you're a doctor. I've heard from your nurse that you're getting worried about your medication again. Do you understand why you take the medicine, Jack? I'm not crazy. This is just an illusion. If you know it's an illusion, you could make it go away. But we've had this discussion before. You can't make it go away because it is not an illusion. Don't you see what's happening, Jimmy? The darkness is inside our heads. You mean the voice you hear, Jackie? The one that makes you do bad things? Does that seem reasonable to you? Look, I'm not going to skirt around the issue any longer. Dr. Vic and I are concerned that you're making up new rules as you go along. Mafia fiction's fine for television, but not for real life. You're not the head of a crime family, Jackie. You're a patient in this institution, and we're trying to help you get well. There's something wrong with this place. You're not keeping me here. Let's just stay chill. Dr. James is trying to help you. Ready? Shut the fuck up! Jackie, I know you're upset, but I'd like you to use your quiet voice now. I no longer wish to speak to your darkness voice. Fine. Let me out of here. I gotta take a walk. All right. Nobody's stopping you. Edward, take him to see Nurse Jenny. Come on, Jackie. No. Jackie. Yeah. Sure. Whatever you say. Doc. Czyli to wychodzi na to, że rzeczywiście jesteśmy w tym psychiatryku. Znaczy, to się pewnie okaże później, ale w tym momencie tak jakby, że tutaj jesteśmy, to każda postać tutaj odgrywa jakąś rolę. No, co mi zrobisz? Nie, nie mogę przejść? Gdzie ja mam iść? Aha, w drugą stronę. Sorry. Wchodzi na to, że ta nasza Jenny, która przez nas niby zginęła, no teraz po prostu idziemy do niej. I jest ona pielęgniarką. Mogę się cupnąć? Mogę. Jenny? But I'm gonna get us out of here. Why would I want to get out of here, Jackie? I work here. I'm here to help you. No. No, not you two. Not you two. What the fuck is happening? Just stay calm, Jackie.
It's going to be all right. Now, last time we talked, you were telling me about the delusions you've been having. You said you were the head of a mob family and that your house was under attack by men trying to steal the darkness from that you. That wasn't a delusion. That just happened. I know it did. I know it feels real, Jackie, but it's... Jenny, you gotta listen to me. I think this might be hell, and we're trapped here. I'm gonna get us out. I can see why it seems like hell to you sometimes, but it's just a hospital. I want you to trust me. Everyone here is trying to help you. I don't know why this is happening, Jenny. You were dead. I saw you die. We talked about this, remember? When you don't take your medicine, you have a hard time separating fiction from reality. You get a lot of bad dreams when your serotonin's out of whack. It makes you think you're remembering things that never happened. But my family, my friends, the darkness. Jackie, none of this is real. I'll work out a schedule with Dr. Vic. Play your cards right, and we can see a lot of each other, okay? Jackie, you okay? Back. My schedule? What? Jenny, you don't understand. You're in real trouble. We both are. We're getting out of here. Now! Jackie, whoa, whoa, big guy. Cold white! Easy, Jackie. Let go of me! God. Come on. You were doing so All right, here we go. Easy, easy. Calm down, Jackie. We're not gonna hurt you. Keep him still. No, jakoś strzykała. Oj, teraz jakiegoś escape'a robimy. No, biegnę. Dobra. Hej, gdzie ja mam biec w ogóle? A tam. O, cholera. Co, i tak po prostu się wydostałem. Jaki bezsens. Nie było to zbyt trudne. Found that on my fifth birthday. Woke up in the middle of the night with my dad, just sitting on my bed, hovering over me, butcher knife in his hand. Still not really sure if the crazy fuck was thinking of putting me out of my misery, or making sure no one else would take his place. Make it stop, Jackie. Dziwne rzeczy się tu dzieją. I can't believe it, you're back. You said the darkness won't let you die, but I never believed you. It took 4 days to repair you after you got shot in the face. I'm losing my fucking mind. Look, Jackie, I don't know how to tell you this, but they arranged the funeral for your Aunt Sarah today. God damn it. God damn it. It's my fault. It's my fault they killed her. It was that prick Bragg. After he shot you, your Aunt Sarah, he... Jackie, I'm so sorry. Jesus. It's all gone to shit. Your boys beat the Brotherhood back, chased them out of here. But you know that wasn't the last of them, right? We can't let the Brotherhood take the darkness, Jackie. That's not gonna happen. The darkness. The darkness has Jenny's soul. And it wants these Brotherhood jackoffs dead and the siphon for itself. If I don't play ball, it says it'll keep her forever. Jackie, that siphon in the darkness's hands, it's not good. It's too powerful. With the siphon, it could overwhelm you. Take control completely. I don't have a choice. I won't let it hurt Jenny. Jackie, let's take a step back here, okay? Let's think about this. So, what if she isn't even real? The darkness plays tricks on you, huh? It makes you see things. No, it's her. I know it. I feel it. So, what are you gonna do? I'm gonna go to my Aunt Sarah's funeral. Go kill a lot of people. Be careful, Jackie. The Brotherhood will stop at nothing to get the darkness. Nothing. No i teraz wychodzi na to, że znowu tebie wróciliśmy do tej naszej takiej dziwnej. Nie wiem, czy to jest podświadomości, czy to jest w końcu prawda, że jak się leczymy, to. Nie mam pojęcia. Weźmy sobie. Te muszki. Muchy to może być fajna sprawa. Coś tu mi było. Aha, tak. Mogę sobie każdą historię, tak jakby chyba reliku sprawdzić. Fuck my life. Co znowu?
Good to see you back on your feet, boss. Te cutscenki to trochę już irytują, wiecie, bo strasznie dużo tego jest. Ten tylko... nic więcej, tu rozumiem, że nie przejdę. Biegać nie mogę. Kibelek? No i tu nie jestem łysy. Więc jest szacun na dzielni. Znowu. Jak tam krew, chyba że się komuś winko rozlało. Gdzie tutaj teraz ja mam iść tam? Spokojnie. Tam mam iść. Do Jimmy'ego. A tu jest Jimmy. Jimmy! Occupational hazard, son. I'm just so sorry about your aunt. She was one tough broad, you know. Funeral is today. We should get down there soon. Yeah. Let's go. Dziwne, że wiecie, taka strzelanina i tak dalej, a na przykład zero policji, zero... O kurwa. A wodę chyba mogłem puścić. Jesus Christ, Jackie. Butcher. Aha. Okej, to ja chyba jednak opuszczam tutaj to pomieszczenie, bo. I'm ready. You go ahead. I'll make sure the boys are ready for you when you get there. When I was 18, running numbers for my cocksucking Uncle Paulie, I used to kill time at Rocco's. Real shithole of a bar. But the waitress, biggest tits you ever seen. I'm pissed drunk this one time, and I hear someone call my name. Next thing I know, five goons are stomping my head in. Fucking assholes put me in a hospital for a week. Two people sat with me the whole time. Jenny and my Aunt Sarah. My last day there, when I'm finally healed up, Aunt Sarah leans in, slips me a piece of paper. It's got the names and addresses of the assholes who put me in there. One look and I got the lesson. I wasn't gonna make the same mistake those fuckers did. Co oni mi chwycili gdzieś tam? Czemu ja tutaj znowu jestem? Już jest to, że nie mogę się odwrócić. A ja chyba jadę na wózku w ogóle. I myślę, że w jakimś łóżku jestem. Ej. No i... Widzicie. Takie dziwne zmiany jakieś, takie podświadomości czy coś. Ale mam fury! Ale mam fury. A on przyjechał takim brzęczkiem. Come on, Jackie, let's see when we head up. The church put on a beautiful service. Yeah, they did it right, didn't they, Vinny? You bet. Top shelf all the way. Classy. A little long, but you know us Catholics like to talk. To mi się wydaje, że to się tak nie skończy, wiecie, na... Zrobi tam... Coś tam mszy, czy coś. Just spit it out, Vin. You know there ain't no one's gonna back you up more than me, Jack. Just give the boys something to go on, okay? Not enough, for nothing. You spent four days in the back room with that crazy prick Johnny when by rights you should have been dead. We just want to know what we're up against here, you know? Let's go up.
people are gonna be glad to see you back in one piece, boss. I tell you, it wouldn't have been the same seeing your Aunt Sarah off without the old Jackie Estacado. Talk to Jimmy. Jimmy! Unikać światła, unikać światła. Czekajcie, bo myślałem, że pominąłem, a tutaj jest nasz ziomek. She's home now, right? Buried here with the rest of your family. It's a shame Jenny wasn't buried here too, you know. She was family to you. I'm sorry she's gone. She's always with me. Jackie, I know what a terrible burden you carry, but carrying that burden is what made you strong. What'll get you through this? I want you to know I think you're... No, gosh. Whoa. Chacha? That's one tough old lady, Jackie. How many times do I have to shoot her before she surrenders? Co on tam rzuca? Aha, on zniknął. Pewnie zaraz przyjdą jakieś jego pionki, no już idą. Jest jego serducho. Coś tam też strzelają, widzę. Okej. Okej. Okay. Dobrze, że to strzelanie jest nawet takie, wiecie, przyjemne. Co tutaj jeszcze? O nie, to jest taki. O, tym światłem rzucił akurat wtedy, kiedy miałem tą zakichaną bombę, nie? Ci tak natłukę teraz, ty gnoju. To jest w ogóle, to jest to z tym, co to światło imituje, no ale... Wiem, że mam gdzieś tutaj... fuck! Tam... Już do mnie strzelają, ale... A tu mogę tą bramę. Ja muszę się uleczyć, bo... Krótko zwięźlej na temat. Co my tu mamy? Tarcze. Dawaj Uzi. Thank you. Wkurzasz mnie, wkurzasz mnie, tererererere. Wkurzasz mnie, wkurzasz mnie. I to bardzo. No weźżesz bito, cholerstwo. On się strasznie czasem długo zastanawia. Jak mi przyknucił. Aha, czyli... Bo co, bo boss to się nie da, tak? Tam trochę chociaż na niego też powinno zadziałać, no ale... Jak widać, nie działa tak jak powinno! No, ja mogę po prostu też w niego rzucać, widzę, tak? Przez to, że znowu nie mam amunicji. Nie ma jakiejś broni tutaj też?
Mam jakieś tarcze? O, tu jest ammo. Chociaż tyle. Dobra. Bijamy na dzielnie. Bierzemy to. Po co ja tym rzuciłem? Spokojnie. Wszystko się da zrobić. Skacze jak posrany. Zastanawiam po prostu skąd oberwę. Skąd wylecą na mnie. Mały tutaj biegnie, tak śmiesznie. Mało esencji, nie mogę nic kupić. Cholera. Jezusiu. Się uleczyć chcę jakoś. Jeszcze pompkę będę mógł wziąć sobie. Kuźwa. Dobra. Jestem ciekaw, czy ja mu tu też bronią będę mógł normalnie. No, po prostu chcecie zatłuc. Wziąć sobie tylko jedno serducho, drugie serducho. Różnie nie ma, to najważniejsze. Po lifcie, no. Gdzie on jest? Tu sobie ciebie wezmę, tu sobie ciebie wezmę. Headshot blazu. No, pięknie. Jedzmy jego serducho. Tu jest gdzieś ten drugi. Kurczę, nie to by miało być, no ale już dobra. Czekajcie, wymieńmy sobie z powrotem tą broń. Where are you? No tu, no. Nie. Tak. Możesz to dźwignąć? Pięknie. Lepiej mieć tą tarczę niż potem tracić hapsy niepotrzebnie. Tu się pięknie dało. No dobra, ale tu wszedłem. Tu nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Tam się wrócić, nie? I bata. Tędy nie, ale tędy już chyba będę mógł. O, te misje to wam powiem, znaczy te to takie wymagające. Co on ma za broń? Sorry, zjem twoje serducho. Nawet z wrażenia się tarcza zwiksowała. Tylko też jego serducho mogę zjeść. O, dobra, dźwignął mi tę tarczę. Patrzcie, jak fajnie. Kuźwa, od razu się
Nie, tylko nie żarówy. Wiem, że mam stay away from light, wiem. O, jak fajnie, patrzcie, dobrze przyszedłem. Relikę mamy. O, jest skubany. Oczywiście się tam chciał schować. Dobra, czymś obrywam, jakimś światłem. Strasznie biją. No. Chwyć go. Kurczę, strasznie to się tutaj topornie ostatnio robi. Gorsze jest to, że jak właśnie... Nie wiem co teraz. Dobra. Z broni się was nie da. Może chociaż tak to załatwię. Więcej matka nie miała. Nie, to właściwie to chciałem też coś zjeść. Gdzie oni tam pakują? Nie wychodzi to za dobrze. Tu się szamotam jak nienormalny. O, dobry karabin w ogóle. Bardzo mi się podoba. Fajny celowniczek. Mogę podnieść ammo. Jakoś ta bańka tam jeszcze wlazła, nie wiem jak to możliwe w ogóle, ale... Jemy serducho. Dobra, Jackie boy. Teraz tak będę skakał. Proszę jest to, że... Gdzie on jest? A, tu jest jeszcze serduszko, to nie, to trzeba zebrać. O, tu znowu mogę coś kupić, no i patrzcie. Ostatnio miałem tamte 300 coś, a teraz już mam... Tak fajnie. Jak się tak jeszcze chcę zobaczyć, co jeszcze tu mogę zrobić. Nam nią, tak. Tak mi się kaszlnęło. To na pewno kupię, bo apsy się przydają. O! Jakie oni tu bronie teraz mają? Jakieś celowniki, nie celowniki. Dobra. Tam widzę światło. Czemu to coś zrobi?
Gdzie jest ta menda społeczna? Ja nie widzę go w ogóle. No, przecież... Dobra, znowu mi te zasrane światło rzucili. Chciałbym, ale... Tak rzucił, no to co ja mogę zrobić? Nie wiem, czy to na przykład pakuje mu heada, to coś da, czy... Jednym serduszko. Wolałbym go z mojej pionki bić, ale... O, skubaniec. Zaraz wezmę tych swoich penisów. O, ale mnie odepnął, dobra. No, wszystko spoko. To już powinieneś nie żyć, nie? Zabiłem gnoja. Kill mu w pysk. Go ahead. Kill me. You know you want to. This is my reward. I welcome this suffering in the name of the Brotherhood. Where's your boss hiding? What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? I'm a Friday. Don't you, Jackie? So many fun memories there, huh? Come pay us a visit. We're waiting for you. Hellgate, huh? Thanks for the help, asshole. Whoa! Holy shit. I tak, kochane dzieci, wygląda serduszko. O, to jakby relika mi dało, tak? Ponad 300 tych, znaczy 300 tych całych punkciochów. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of or how bad a person you are or any of that bullshit. You learn you can sleep at night after or you learn you can't. You're either haunted or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Everything okay, boss? Dobra, kochani. Ja tutaj się będę z wami żegnał, bo już mamy ładnego save'a. Napuścimy tylko wodę do wanny. Rachunki za wodę. To się tym przejmuje. Wszystko. Jeszcze trochę krwi zostało. Dobra, myślę, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj trochę więcej akcji. Tylko kurczę, te przerywniki są trochę takie wkurzające, bo gadają i gadają i gadają i gadają. Jeszcze właśnie jest w tym problem, że nie mamy tego spolszczonego i też wszystkiego do końca nie rozumiem tak, jak chyba powinienem. No w każdym razie mam nadzieję, że tam skomentujecie, zlajkujecie, subniecie, udostępnicie i tak dalej. Będę wam bardzo wdzięczny. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.